Niezwykle wyjątkowe, bo setne urodziny we wtorek 26 lipca świętowała świdniczanka Janina Godula. Mimo wieku od pani Janiny biła wręcz energia, a uśmiech rozgrzewał serca gości. Bardzo chętnie odpowiadała na pytanie, co należy robić, aby dożyć 100 lat, dodatkowo tryskać życiem. Na śniadanie krupnicze, kiszankę, herbatę. Wszyscy synowie babci. Na obiad proszę panią do babci. Kartoferki, sałatka, może być kapusta, czy bigos i kotlet albo schabowy, albo mielony. A później jeszcze kompocik. Później jeszcze kompocik. Szklaneczkę. Może być szokiem palinowym. Albo może z Jubilatka spędziła ten dzień oczywiście w gronie najbliższych rodziny, przyjaciół, ale wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele Urzędu Miasta w Świdnicy z prezydent Beatą Moskal-Słaniewską na czele oraz kierownik świdnickiego ZUS-u pani Dorota Kamińska. Takiej wielkiej i wspaniałej rodziny to jeszcze nie widziałam. I gratuluję pani tej rodziny, bo widać, że w nich jest tyle miłości do pani, ale żeby była ta miłość do pani, to musiała być przez lata miłość pani do nich. Do dzieci, do wnuków, prawnuków, praprawnuków i tych najmłodszych rozrabiaków, takich kochanych. Życzymy pani dużo zdrowia i takiej pogody ducha, którą w pani czuję i bardzo, bardzo dużo miłości. Tej, którą pani otrzymuje od swoich dzieci, od swojej całej rodziny, od swoich wszystkich wnuków. Od wszystkich żon wnuków, mężów wnuków, od synowych, żeby to nadal trwało i żeby pani nadal tę miłość dawała. Najpiękniejsze, najserdeczniejsze życzenia. To cudowny jubileusz, niewielu to spotyka. Pamiętam wam przypowieść mojej babci, jak była malutka, jak babcia nas pilnowała, to mówiła, babcia, dlaczego ludzie nie żyją dłużej, dłużej, dłużej? A babcia mówi, że wiesz, jak się dziecko rodzi, to Pan Bóg idzie do takiej spiżarki. Tam są takie wielkie świeczki, większe, mniejsze i zapala. I tak w ogóle jak się świeczka pali, tak długo jesteśmy na tym świecie. Pomyślałam, że pani to paschał się pani. Cudowny, piękny, pani modliła i to swoje piękne życie, i tą swoją rodzinę. Także życzę pani, żeby w dalszym ciągu ta cudna gwiazda nad panią świeciła i wspierała panią i pani rodzinę. Bo taka rodzina to zaszczyt, a to pani ją stworzyła. Także wszystkiego najlepszego. Życzeniom, kwiatom, prezentom nie było końca. 18 wnucząt, 22 prawnucząt oraz 4 prawnucząt. Aż tylu pokoleń do tej pory doczekała się solenizantka. My, twoje dzieci, cieszymy się, że możemy się tu spotkać i świętować także 100 minut jubileusz. Dziś nasza mamusia, babcia, prababcia, praprababcia, pra, 3 razy pra. Prababcia kończy 100 lat. Życzymy dobrego zdrowia, samych radosnych dni, na dłuższe lata. Pamiętamy i dziękujemy za wszelkie rady, pomoc, przede wszystkim za dobre wychowanie mamusi. Lawiny życzliwości, miłości, nieskończonych łask z nieba, odrobiny spokoju, pysznych ciasteczek, radości, sukienek w szafie bez liku, tylko pięknych dni, ulubionego jedzonka, wyjątkowych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. Zostań z nami jeszcze 100 lat! No tak zaszczytnego jubileuszu proszę przyjąć od nas wszystkich życzenia wielu kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym świętem. Jest chwilą radości dla babci i dla nas. Niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny jubileusz. Niewielu też Pan Bóg dał możliwość objąć jednym życiem tak wielu wydarzeń przeżytego wieku. W imieniu wszystkich prawników pragniemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Anioła stróża przy boku, błogosławieństwa Bożego, ciepłych uśmiechów, dużo zdrowia, energii, fantastycznych opowieści, gości na co dzień i od święta, herbatki z cytrynką i jeszcze jak najwięcej uśmiechu. Pani Janina to bardzo ciepła i otwarta osoba. Podczas własnych urodzin życzyła między innymi 100, a nawet 115 lat pani prezydent Świdnicy, a także komplementowała urodę pani kierownik świdnickiego ZUS-u. W Świdnicy pani Janina Godula mieszka od 1991 roku i pozostaje pod troskliwą opieką najstarszej córki. Cóż życzyć osobie, która kończy 100 lat? Na pewno od pani Janiny możemy się wiele nauczyć. Tymczasem jeszcze raz serdeczne życzenia. Jeszcze jednej setki lat.
Niech